Cześć, witajcie w nowym vlogu. Woda przygotowana, ciepła. Miód. Już mi się kończy w tym małym słoiczku. Przygotowany kawałek imbiru. Na tej tarce sobie go ścieram. I sok z cytryny. I dzień dobry. Tak, to jest dzisiaj deszczowy dzień. Właściwie deszczowa niedziela. No bo witam się z Wami w ten dzień. Za chwilę pojawi się śniadanie. No i znowu wiecie, dałam nura w lodówkę i znalazłam kilka rzeczy, które muszę wykorzystać do zrobienia śniadania. I to znowu będzie jajecznica, ale przy weekendzie, przy niedzieli to jest tradycyjnie. I znalazłam grzybki szymej. One już kupione były chyba dobre 2 tygodnie temu. Do tego mam szczypiorek, który został z wczorajszego śniadania. No i tak trzeba wszystko wykorzystać. Na dworze jest dzisiaj chłodno. Ochłodziło się? Nie nawet. Też 9 stopni, bo w ostatnim vlogu, o ile dobrze pamiętam, też mówiłam o tym, że jest 9 stopni. Więc nie, jeżeli chodzi o temperaturę, to nie jest tak źle, ale jeżeli chodzi o aurę, no to jest deszczowo, brzydko. Dzisiaj mamy w planach wybrać się na wycieczkę kolejną, ale zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy jednak deszcz nas nie odstraszy, bo wiecie, chłodek to jest chłodek. To jest wszystko do przezwyciężenia, że tak powiem. Ubieracie grubszą rzecz i natomiast spacery w deszczu to nie są za bardzo wskazane. Także ja od ostatniego momentu, kiedy trochę tam byłam przeziębiona, męczy mnie kaszel. Taki kaszel suchy, trochę mokry, coś tam się odrywa, coś się nie odrywa, dlatego no właśnie, muszę to przeobserwować. Napiję się teraz tej pysznej wody z cytryną, z imbirem. To naprawdę mi posmakowało, ale niestety tak jak podejrzewałam, w ciągu tygodnia nie mam na to czasu. Może powiedzmy sobie, miałabym czas, gdybym wcześniej wstała, ale wolę trochę dłużej poleżeć niż to zrobić. Ja wiem, to jest właśnie błąd, bo można by się było zmobilizować, wstać wcześniej, napić się tej też takiej wody. No, trochę odzywa się we mnie leń. Na pewno do mojej dzisiejszej codziennie biorę witaminę D. I to jest taka witamina, którą ja biorę już od kilku lat. Mam zalecenie neurologa, bo jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane, to jedną z przyczyn też, jak gdyby to tu w naszej strefie klimatycznej powstawania, czy no, no właśnie tej choroby, są też niedobory witaminy D. Powiem Wam, że kiedyś, czekajcie, w tamtym roku, tak, mniej więcej w okolicach ferii, byliśmy z Michasią na badaniach. Takie wiecie, stwierdziłam, że zrobimy badania krwi, bo ona już bardzo dawno nie miała i słuchajcie, wyszło jej taki, jej wyszedł niedobór witaminy D, że lekarka stwierdziła, że od razu dajemy dawkę 4000 jednostek. Ja teraz biorę 2000 i to ja biorę codziennie, no a szczególnie w taką pogodę, wiecie, jesienno-zimowa, kiedy jest mniej słońca, no i rzeczywiście Michasia wtedy miała bardzo duży niedobór witaminy D i ona w ogóle tak się źle czuła, jakieś miała bóle stawowe, takie mięśniowe, nie wiadomo było, o co chodzi, no i teraz od roku taką witaminę musimy suplementować, troszeczkę już się wyrównało, ale jednak pani powiedziała, że tego trzeba pilnować, szczególnie wiecie, w takie dni, kiedy tej witaminy D naturalnej, typu no właśnie ukrytej w słońcu, jest mało. Także warto też na to zwrócić uwagę, bo przewitaminizowanie też jest niedobre, ale niedobory również, więc trzeba by było, jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś nie robił sobie takich podstawowych badań krwi przez dłuższy czas, no to namawiam. O, cześć Dżurdżuś, gdzie byłeś? Ja wiem, gdzie ty byłeś. Ty byłeś w sypialni. I co tam się dzieje? Nie chcesz być tam sam? Słyszysz, że ja tu gadam do siebie, tak? Czekasz na śniadanko? No tak. Nie. No, George poddenerwowany lata, biega. A, jeszcze muszę wam coś pokazać. Wczoraj dziewczyny zrobiły tort.
Czekajcie, jak wyglądacie vloga, to jeszcze go nie ma na kanale Michasi. Bo jest środa, jak wy to widzicie, więc w piątek zobaczycie całą historię powstania tego cuda. Ja wam pokażę tylko kawałek, bo wczoraj poszliśmy do rodziców Tosi i jedliśmy. Tam była próba, tam był test. No, ale wiecie jak to. No, Ania to jest Ania. I oprócz tego, że część tortu jeszcze, żeśmy dostali z powrotem, bo podzieliliśmy się tam, to ona jeszcze dołożyła swoje ciacho. Wczoraj zrobiła takie pyszne ciasto na zimno. No, ja jeszcze nie mam na przepisach takiego ciasta na zimno, typu wiecie, jak są serniki na zimno. No i Ania zrobiła wczoraj takie pyszne ciasto na zimno, z herbatniczkami, z jakąś masą. Na górze taka super polewa. Ja powiem wam, że wczoraj po prostu przegięłam. Zjadłam dwa kawałki tego ciasta. Pokażę wam to ciasto od Ani. Proszę bardzo, tak się prezentuje. I może tak wyżej podniosę, będzie widać. To jest taka, czekajcie, warstwy herbatniczków, masa taka budyniowo coś tam. I u góry taka polewa z orzeszkami, a tu fragmencik tortu. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. I przekroju. Tak. No ale to jak wyglądał w całości, zobaczycie na kanale Michasi, odsyłam was. Jeżeli chodzi o to ciasto od Ani, o sorry, to jest takie ciasto na zimno. Przepyszny, delikatny smak. No wchodziło po prostu, jak ja raczej nie jestem słodkożercą, że tak powiem, schowam do lodówki. To bardzo mi smakowało to ciasto. No i co? No i po prostu ja to muszę zrobić. No, 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 przepis musi mi przysłać i sorry, musi mi przysłać, bo ciasto było rewelka. No po prostu smakowało mi nieziemsko. Super wchodziło. Natomiast jeżeli chodzi o tort dziewczyn, to powiem wam, że się zaangażowały. Dwa dni był robiony tort. Najpierw pierwszy dzień był biszkopt pieczony i robione były kremy. Kremy były w lodówce. Biszkopt przez całą noc się studził i wysychał, tak? Bo on musiał bardzo dobrze odparować, żeby go można było pokroić na części. No. I George. Natomiast drugiego dnia dopiero go dekorowały, smarowały kremami, robiły też tę warstwę zewnętrzną, czekajcie, no to się jakoś nazywa, tynk, tynk, niektórzy tutaj kładą, mają tynk, tak, także tynk, później ozdoby, jak pięknie im wyszły takie różyczki, wiecie jak to wyciskają cukiernicy na takie ozdoby, no jestem naprawdę w szoku, po pierwsze dlatego, że im się chciało, po drugie dlatego, że były wytrwałe i konsekwentne, po trzecie, że miały taki pomysł, po czwarte, wiedziały co, jak, dodawały jakieś barwniki, wychodziło im to, potem znowu mieszały to z tamtym i powiem nawet, że w miarę był porządek. Wiadomo, że zmywarki szły tam, zmywarka, jedną mamy, ale kilka razy była w ruchu, no ale to wiadomo, jak się gotuje, jak się piecze, to i no, no toż, też to, że się spotkały i nie na takiej zasadzie, bo no niestety, nie ukrywajmy, teraz to jest często widoczne. Nastolatki spotykają się, siedzą razem ze sobą przy stole, na sofie, gdzieś tam w parku, na ławce i co? Każdy patrzy swój telefon. Czasami coś do siebie powiedzą albo i nie i patrzą swój telefon. Także ja się bardzo cieszę, że dziewczyny się spotkały. Sok z cytryny pójdzie, że dziewczyny się spotkały i właśnie spędziły ten czas w taki sposób, nie siedząc na telefonach, nie oglądając tam różności i jedna drugiej pokazując, tylko po prostu w taki sposób naprawdę, a dzieło było zacne. Oprócz tego, że ładnie wyglądało, to też bardzo dobrze smakowało i wszyscy to potwierdzili, ci, którzy mieli okazję kosztować, smakować tego pysznego torciku, także nastolatki, brawo, naprawdę super, to mnie bardzo cieszy i nie tylko ten sam fakt tortu, ale też tego spędzenia ze sobą
czasu w taki sposób, gadania, a później omawiania. Wiecie, one też miały swoje tematy, wiadomo, że one cały czas w kuchni nie były przy tym torcie. No ale właśnie, że nie zdominowało tego spotkania, wiecie, siedzenie przed ekranem. Dobra, także ja zabieram się za robienie sobie pysznego napoju. Tu już mam przygotowaną cytrynkę. Wyciśniemy sobie soczek. O, może już całą tą cytrynę zużyję, bo ta połóweczka już, o, się nadaje. Już jest na tyle dobra temperatura, że mogę dodać miodu. Za chwilę sobie zetrę imbir i piję. Szczerze powiem, że bardzo wiele osób mi polecało coś takiego, że to jest dobre na odporność, że to jest dobre w ogóle na takie wzmocnienie organizmu, że to chyba może trochę nawet, wiecie, odchudza czy coś takiego, a to nie wiem, nie wiem. Także jakby to jeszcze miało takie właściwości, to chyba bym to piła hektolitrami. Żartuję oczywiście. Dobra, to wypijam, robię śniadanie i miłego dnia Wam życzę. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Dotarliśmy do Raciborza, rynek za mną, tam gdzieś, spacerujemy, idziemy, może dojdziemy do miejsca dosyć popularnego w Raciborzu, do browaru, ale jest dzisiaj zamknięty browar, więc na zasadzie tylko takiego zobaczenia, może co tam jest, gdzie się znajduje. Co tu jeszcze ciekawego mamy do zobaczenia, zaraz Wam powiem. Jest też zamek w Raciborzu. Oczywiście to już są jakieś takie, no, duża historia, ale do zobaczenia. Co, czego się dowiedzieliście? Ja spotkałem swoje widzki w Iwieku, są w ogóle. Swoje fanki, tak? A, to dobrze. No to gdzie teraz idziemy? No właśnie, jak chciałaś iść do tego muzeum, to trzeba tam iść, dziewczyny mówiły. Aha, tam. W tamtą stronę. No to idziemy tutaj w uliczkę. Jak zawsze, polskim językiem, tam. Tam. To jest marka język. Gdzie skręcamy? Tam. Gdzie idziemy? Tu. Czyli właściwie to nie wiadomo gdzie. Tak, bardzo przyjemnie klimatycznie. To tak, Marek stwierdził, że rynek w Raciborzu przypomina mi, to chyba tutaj musimy iść, prawda? Pirogarnia, matko, słuchajcie, a ile tu jest kawiarni? A ten łazi i za jedzeniem się rozgląda. Słuchajcie, ja mam, ile tu jest restauracji, ja na samym rynku naliczyłem 4 czy 5, a jest tłusty ten obiektyw. Tak? No coś mi się tak wydaje, dobra, trudno. W każdym razie 5, tu po drodze restauracja za restauracją, po prostu jestem w szoku, aż tyle tego. Nie no, no, restauracja jak restauracja, nie? Ale zobaczymy, co tu jest jeszcze ładnego, ciekawego. Idziemy, na pewno przepływa przez Racibórz rzeka Odra. A ja muszę Was wyczyścić. Dobra, ile minut? Ja Wam powiem, to są takie klimatyczne uliczki, które mijamy. I teraz tak, Wicki, Michasi, wyczyściłam Was. Trochę lepiej chyba widać. Wicki, Michasi pokierowały nas do browaru. Zobaczymy. Wiem, że dzisiaj jest zamknięty, no bo ale dzisiaj jest... Browar zamkowy. Browar zamkowy, tak, tak, bo to zamek kiedyś, chyba w zamku teraz się jakoś to tak... Także pachnie jedzeniem, Markowi pachnie jedzeniem, także on za chwilę właśnie wróci. No marzenia już ta godzina. No to chcesz zjeść? Bo i tak tam jest zamknięte. Tak, szliśmy tutaj. No faktycznie. No widzisz, tak jak mówiłam, mogliśmy tędy iść. Dobra.
to idziemy, szukamy. Browar Racibórz. Marek szuka czego? Szczęścia. Nie, tu jest browar. Nie. Nie, tu nie idzie wejść. Tam. Zaraz wam pokażę. Tam za drzewem browar Racibórz. No idziemy teraz chyba z drugiej strony. Musimy to obejść, nie? Nie, nigdzie jest wejście główne. Tutaj było wejście w tej bramie. A można wejść dzisiaj? Zwiedzanie jest co 60 minut. Ale dzisiaj jest? Tak. Od 10 do 18. To możemy iść. Nie chcesz? Zobaczymy. Ale zobacz, co tu jest. Tu jest szkoła. Nie wiem, co to za szkoła, ale wiecie, co mają? Pierwszy raz z tym się spotykam, że mają takie obserwatorium, jakby takie mini planetarium na górze. Tam jest ewidentnie. No, luneta jest tam na pewno, bo widać z tej strony. Tu widać ładnie. Pierwszy raz się z tym spotykam. Już takie coś można w szkołach montować. Aha, tutaj wiecie, a ja. A tam na dachu. Tam lata z tą kamerką, ale o, na dachu widzicie? Jest. Mhm. To się otwiera, no i tam jest ta. Mhm, można sobie ładnie obserwować niebo. No to pięknie. Idziemy dalej. Idziemy. Zamek Piastowski można zwiedzać do niedzieli. Poniedziałek. Nieczynne, natomiast zwiedzanie z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie. O, zaraz wam pokażę, jak to wszystko się ładnie przedstawia. Marek, możesz być królem. Król i królowa. O, tutaj jakaś scena. Pewnie odbywają się tutaj jakieś, wiecie, imprezy, spotkania. Tu jeszcze jakieś stare mury. Zaraz wam to pokażę z waszej perspektywy i browar. No bardzo ładnie to tu się prezentuje. No słuchajcie, my jesteśmy tak przelotowo, to wam powiem, i przelotowo, no. Wpadliśmy na jakąś godzinę, dwie, trzy i nie da się tego tak zobaczyć w 2-3 godziny, bo faktycznie musielibyśmy tu spędzić cały dzień. Tym bardziej, że jest już dosyć późno, ale przyjechaliśmy, chcieliśmy zobaczyć, jak to tu wygląda, tak na żywo, na własne oczy zobaczyć, także powiem wam, że bardzo przyjemnie. Już wam pokażę w innej odsłonie to miejsce. Maszynownia, taki pub. Ale tam chyba no jedzenia nie ma jako aha, takiego. Aha, tak, widzę, tu gdzieś się świeci. Ale ładnie wygląda wnętrze. Tutaj nawet jeszcze jakieś są remonty. Obok, no. Pięknie. Bardzo ładnie. Ja wam ładnie powiem, że tu musimy przyjechać na wiosnę lub lato. I troszkę wcześniej. Nie? No na pewno, ale wiesz, jak przyjedziesz latem o tej godzinie, to masz jeszcze godzin przed sobą do 21. Ale i tak wam powiem, że się nam udało, bo nie pada. A, nie, no właśnie, no. Bo rano. Jest kaplica jeszcze. Tak, jest kaplica, tylko ja nie wiem, czy ona jest, wiecie, ogólnodostępna. No i dotarliśmy na obiad. Późny obiad, bo jest godzina 17. Jesteśmy w podziemiach. Wow! Ty, teraz to widzę dopiero. Nie widziałeś tego? Nie.
Bardzo ładne, klimatyczne miejsce. Tak wam to pokażę. I tak, tradycyjnie u mnie będzie rosół z żołądeczkami drobiowymi. Będzie rolada. Ja wzięłam sobie pieróg z gęsiną. Marek wziął na drugie danie co? Polędwiczkę różową. A, różową polędwiczkę. Ale jeszcze wam pokażę, że tutaj jest dodatkowo w tej restauracji taka mini karta gęsina na świętego Marcina. No i to jest właśnie związane z tym, że już niedługo, 11 listopada, obchodzone jest święto wspomnienie świętego Marcina. No i wiecie, te wszystkie świętomarcińskie rogale, pyszne, faszerowane różnymi tam orzechami, makiem białym, ciemnym, czarnym makiem. Także, no właśnie. I na świętego Marcina też jest takie menu. No oczywiście na świętego Marcina króluje gęsina. Więc wszystko co z gęsiną. I dlatego ja stwierdziłam, że spróbuję, przetestuję tutaj pierogi z gęsiną. No a tak się to prezentuje. Mamy przystawkę gęsie żołądki. Zupa rosół z gęsi ze szpecelami i gęsimi żołądkami. Udko z gęsi, pire maślane, pier z gęsi. Pierogi z gęsiną, to właśnie ja sobie zamówiłam i udko z gęsi. O, konfi, panko, ojejku, ojejku, ojejku. Ja nie za bardzo za gęsiną przepadam i ja jestem tak nieprzekonana do gęsiny, wiecie. Dlatego stwierdziłam, że zacznę od pierogów z gęsiną. I to będzie dla mnie chyba najbardziej takie bezpieczne. No nie wiem jak Marek. Ja słuchajcie tak, zupę zamówiłem zupełnie nie, według mnie nie pasującą do tego miejsca. Mianowicie to jest Ostranie. Tomium. Ale wiecie, ja lubię tą zupę, więc zamówiłem. A na drugie danie zamówiłem różową polędwiczkę z gruszką. Także dwa rozjechane tematy, ale spróbujemy. A ja wam powiem przy okazji, że to miejsce architekturą bardzo mi przypomina, wiesz co? Czarcie kopyto. Tam też były takie podziemia, różne poziomy, no. Trochę może... No właśnie, ja tak sobie przejadę. Czekajcie. O, idą zupki. Proszę. Dziękuję. No i przyszły moje... czekajcie, pierogi z gęsiną. One są podawane z sosem kurkowym. Bardzo ładnie się prezentuje. Aczkolwiek powiem wam, że no nie wiem, czy tu do końca pasuje tam rukola. Ja widzę, że tu są fajne rukole. Bo ta rukola. A tu jest też wszędzie. Rukola? Tak, u mnie się też jest rukola. Będzie, ba. Rukola. A Marek ma polędwiczkę na różowo, pire z marchewki i dyni, kasza Rzybki gryczana. A co to jest u góry? A to jest ta gruszka flambirowana. To jest gruszka. Wygląda spoko. Nie, moje ładnie, to bo u mnie nie ma za dużo tej... Tak, ale jeszcze wam pokażę od Michała, bo Michała się ma bardzo tradycyjnie, czyli rolady, kluski śląskie, mokro kapusta. No i też to zielony suś. Jest jakiś fan po prostu rukoli. No i tyle. Ale my skosztujemy, mam nadzieję, że będą smaczne, pyszne, bo bardzo ładnie pachnie ten sos kurkowy i już mi ślinka cieknie. Smacznego. No i w domku jesteśmy, przyjechaliśmy z wycieczki. Racibórz, ładne miasto, może miasteczko bardziej, ale... Miasto, bo prawa miejskie. Prawa miejskie, tak. 800 lat ponad. I jak tam troszeczkę weszliśmy boczną uliczkę tuż za rynkiem. Bardzo fajna uliczka, taka długa notabene, tak. Długa, ale bardzo fajnie zaaranżowana. Ja sobie trochę przysiądę, bo... w kostce brukowej zamontowane takie lampy LED-owe i gdzieś mniej więcej w połowie tej ulicy kapsuła czasu. I tam informacja o tym, że w tej kapsule znajdują się nowiny raciborskie z dnia 11 listopada. Tak, 17 roku, bo w rocznicę, 800. rocznicę nadania praw miejskich i nie można, jeszcze taka adnotacja była, że można otworzyć dopiero, czekajcie, po czy przed? Nie, wcześniej niż po 2067 roku, także... Nie wcześniej. Nie wcześniej. Dobra, ludzie, coś logiczne myślenie mi nawala. Także jesteśmy już w domu. Marek zdążył wypić kawę, dopiero co przysiedliśmy, a on już kawy nie ma.
norma. Tam, gdzie byliśmy, jeżeli chodzi o jedzenie, bo to taka nasza obiadowo-kolacja, że bardzo fajne miejsce, no i smaczne jedzonko, te ale pierogi... Ale to się wydawało takie, nie? No bo wiecie, z ulicy nie było widać faktycznie, co to jest za miejsce, bo wejście, drzwi takie, ale... No właśnie, drzwi, ale takie witrażowe i nie było zupełnie tego widać, gdzie, co się za nimi kryje, natomiast po wyjściu to jest restauracja w podziemiach, bardzo fajnie zlokalizowana, zaaranżowana, bardzo przyjemne miejsce. No i te moje, czekajcie, pierogi z gęsiną, bardzo dobre. I tak jak wam mówię, ja nawet do gęsiny to nie za bardzo. Tak, tutaj ta gęsina bardzo mi zasmakowała, bo pierogi były w sosie kurkowym. No bardzo dobre, pyszne. Zresztą wszystkim nam smakowały te wybrane przez nas zdania. Także przyjechaliśmy, ja teraz przełożyłam sobie pranie do suszarki, jedno wyciągnęłam, drugie teraz przełożyłam. Wiesz co, nie, później sobie zrobię herbatę, jeszcze chwila. Dopiję resztę kawy, bo ja mam kawę jeszcze z popołudnia, zanim pojechaliśmy. Bo wiecie, u mnie to jest tak i ze mną to jest tak, że ja kawę piję, no właśnie, kilka godzin. Marek 5 minut przysiadł i po kawie. Właśnie, i jeszcze dzisiejszy dzień, słuchajcie, kolejna też, właściwie wasze informacje do nas, że no na Facebooku powstało znowu, jest jakieś fejkowe konto, odkryliście. No i to tak, słuchajcie, no bo tu są widzowie też, którzy i są z YouTube'em, i z Facebookiem, i z Instagramem. No i powiem tak, na Facebooku najwięcej jest takich kont, które tworzą osoby trzecie, nie my, które się podszywają pod nas, zamieszczają nasze zdjęcia, jakieś treści tam publikują bezsensowne i tam, tak, dużo ludzi pojawia się takich, którzy jak gdyby chcą nas śledzić i nie ze względu na to, żeby hejtować, tylko ze względu na to, że są zainteresowani, że ciekawi ich ten sposób naszego przekazu, jeżeli chodzi o przepisy, że ciekawią ich same przepisy, czasami są dla nich nudne, ale właśnie lubią nas oglądać, w sensie takim, że znają przepisy, tylko ten przekaz lubią oglądać, no dobra. No i też pisaliście, że jest fejkowe konto i słuchajcie, na Instagramie, w Instastory Marek to dodał, ale też na, tutaj na, w Daily Vlogu poprzednim, albo jeszcze poprzednim, nie wiem jak on zatytułuje tego Daily Vloga, być może tak będziecie mogli poszukać, że no po prostu tam już pokazujemy to fejkowe konto, które powinniście omijać, a jeżeli ktoś już tam, że tak powiem, się zadomowił, to jeżeli nie chce po prostu brnąć w nieprawdę i fałszywe jakieś treści, to powinien sobie wyjść stamtąd i jednocześnie tam pokaże się wam w tym daily vlogu nasze prawdziwe konto, to rzeczywiste, z naszym awatarem takim, które możecie sobie zapamiętać, że to jest to właściwe nasze konto. No i powiem tak, na Facebooku jest o tyle głupio, że wiecie, no my zgłaszamy takie rzeczy, bardzo się cieszymy, że nam o tym piszecie, że ktoś się pod nas podszywa, ktoś nas gdzieś tam stwarza jakieś fejkowe konta, tam ludzie wchodzą, obrażają się wzajemnie, wiecie, no bo jak ktoś jakby staje w naszej obronie, krytykuje tego drugiego, ten drugi, który jest hejterem, to jeszcze dowala tej osobie. I to wszystko takie robi się, taki miszmasz, takie koło i takie bagno i takie ble. My nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, słuchajcie, zgłaszamy to do Facebooka, reagujemy, ale ja nie wiem, Facebook jest takim jakimś dziwnym, jakąś dziwną platformą, że słuchajcie, tam ktoś sobie utworzy konto anonimowy obserwator, bez awatara, bez niczego, i pisze po prostu pierdoły, bzdety i po, ja nie wiem, które wynikają z jego jakiegoś takiej małostkowości i chyba poczucia nie wiem czego i takiego niespełnienia i no... No bólu po prostu. No bo właśnie, no Marek to mówi, że to jest ból. Tego, na czym siedzę. Dobra, także zwracajcie na to uwagę.
jeżeli jesteście z Facebooka, to zweryfikujcie sobie, gdzie jesteście. Powiem wam szczerze, że na tym koncie, tym takim fejkowym, nawet ja zauważyłam, że są osoby z mojej, z naszej rodziny, no z mojej, moja kuzynka na przykład, nie? I po prostu, no ona nie jest świadoma też tego, nie? No Marzena i Marek, gęba Marzeny i Marka, bo ktoś sobie zdjęcie tam podpiął. Marek, woda ci się gotuje, zaraz ci coś? No i po prostu ludzie tam są i tam jest dużo też wpisów typu uwielbiam was, lubię was oglądać, jesteście super, dodawajcie filmiki, ale ekstra przepis i tak dalej. Po czym pojawia się jakaś taka nieprzyjemna osóbka, no i zaczyna wszystkich po kolei hejtować, a ty jesteś ten, a oni są walnięci, a co ta baba tak drze ryja i tak dalej. Tego, że ich po nich pojadą. No właśnie, niektórzy gdzieś tam ten awatar nawet jest takie zdjęcie, natomiast niektórzy wiecie, na zasadzie kwiatuszki i motylki, żeby nie było widać kto pisze. A znowu osoby, które jak gdyby no, że tak powiem lubią nas, no to też piszą danym hejterom, powiedzmy tak już nazwę. No jeżeli tak, no to bądź odważny, odważna, no i pokaż się, nie? Pokaż twarz, jak tak masz odwagę pisać obraźliwe rzeczy na czyjś temat, na naszych widzów, obserwatorów, bo to tam też leci równo, no to pokaż, nie? Swoją twarz. Natomiast się ukrywa ktoś za, wiecie, motylkiem, kwiatuszkiem, a jakby przyszło co do czego, to albo będzie udawał, że nie zna, albo co gorsza, będzie po prostu na zasadzie milusiński, nie? A wspaniale, a jak miło, a jak serdecznie, bardzo was lubię. A tam potem, tak, no też są takie, my jesteśmy tego świadomi, nie? Także no w dzisiejszym świecie, no żyjemy w takim, a nie innym świecie, nie? Gdzie jest po prostu i odkąd jestem takim twórcą internetowym, coraz więcej tego doświadczam, że po prostu jak tobie się powodzi, to nie może ci się powodzić. Ale jak na to. To jest właśnie co mówię w blogu. Ale czekaj, bo tu się wyświetlają jakieś. Anonimowy użytkownik napisał. Czekaj, ja muszę to tak, bo ja nie wiem, czy ja dobrze pokazuję. Czemu autem nie jeździsz, panie Mareczku, za alkohol odebrali, a druga rzecz, niech pan przestanie kłamać, bo 2018 jest pan na YouTubie. Nauczyciel od 7 boleści, ty, ale patrzcie na to, alkohol, Ja wam powiem tak, po pierwsze tą osobę uczył chyba ktoś, znaczy nie, ta nie osoba możesz jest, na nauczyciela. Ta osoba jest od 7 boleści, bo pisze alkohol przez CH, ale wiecie, ja na to i tak nie zwracam uwagi, za to wybaczam. Ale popatrzcie, jaka teoria dorobiona, nie? Że jak ty nie jeździsz autem, a masz prawo jazdy, odebrali ci za alkohol. Ty chlejesz, ty jesteś alkoholikiem. Więc taką teorię ktoś sobie zrobił. A najlepsze, słuchajcie, jest ta analiza, widzicie? I to pokazuje jedno, że to jest osoba, która w ogóle, pomimo tego, że chyba nas namiętnie musi oglądać teraz, ona nic o nas nie wie, czyli to jest takie bezmózgowie pełne. Rozumiecie, o co chodzi? Mareczku, muszę ci przerwać. Bateria. Bo wiesz, że mi miga bateria. Wracamy, jest bateria 100%, wymieniona. Marek, możesz nawijać. Mój czas. Nie, słuchajcie, gdyby ta osoba nas oglądała i by wiedziała, o kim pisze, to by dobrze wiedziała, że ja przez kilka ładnych lat pracowałem równolegle w szkole i na YouTubie. No ale ta osoba tego nie wie, niestety, i pisze takie pierdoły, a żeby, wiecie, żeby się nie spotkać z tym, że ją zhejtują, to działa jako anonimowe konto, coś takiego. Dla mnie to w ogóle, powiem wam, no słabe. No właśnie, ja o tym mówiłam. Anonimowe konto i zaczyna hejtować, tak, nie? Anonimowy uczestnik. O, uczestnik, tak, tak. No i właśnie to jest to, nie? Że Facebook jest bardzo specyficzną platformą. On pozwala na to wszystko i ja wam powiem, to nie jest tylko, że to jest nasz problem. To jest, ja uważam, to jest problem całego świata z Facebookiem, bo i politycznie, przecież tam różne fejki no latają i wszystko, a to ciągle gdzieś tam się podsyca. Ja uważam, że ta platforma powinna przejść całkowitą, wiecie, zmianę. Tak, i zrobić tak, jak na pozostałych jest. Jest normalnie, zgłaszasz coś, weryfikują i jakoś podejmują działania. A tam właściwie ja sobie mogę pisać o każdym, co chcę, to jest niby taka, wiecie, w cudzysłowie wolność słowa, ale bardzo specyficzna. No. Ja wam powiem, że okazało się, że też na tej
na Facebooku. No właśnie, fake newsy są w takich, na takich fałszywych kontach, które ktoś zakłada jakby pod naszym imieniem. Tam już była informacja o tym, że my jesteśmy po rozwodzie. Właśnie to, że Marek ma odebrane prawo jazdy za alkohol, dlatego nie jeździ, a wszystkich robi w bambuko, ale nie? Ale muszę to wyczytać, tego anonimowego uczestnika. Ta sama tak, osoba? Bo komu, bo to jest taka cała dyskusja, wiecie, odpisuje komuś tam o coś i tak. Za każdą rzecz obrażają ludzi. No my obrażamy ludzi, nie? Bo mówimy bólodupcy. No to jest, wiecie, jak obraza, nie? No to takiego bólodupca, jak się mu powie, że jest bólodupcem, to go boli dupa razy 7. To jest niewaga straszna. No. I tyle w temacie. Jak powiedział pan Marek, za 4000 zł nie będzie pracował, to już normalny człowiek? Chyba nie. No, tu chodziło o coś innego, że ja w szkole nie będę pracował, ale czemu ja nie mogę nie pracować za 4, jak mogę za więcej? No w czym jest problem? Przecież każdy może za więcej pracować, jak chce. Czy gdzieś jest napisane w konstytucji, że nie możesz zarobić więcej jak 4000? I to już pokazuje, jaki ta osoba musi mieć ból zada, nie? Że już się czepia kasy. No bo jak już coś ci pokazuje, że się czepia kasy, to już wiadomo, o co chodzi. To już nie chodzi o to, czy ją obrazisz od bólodupców, czy coś. Chodzi o pieniądze, nie? I jak się... To jest to, co Marzena powiedziała. Polska to jest taki kraj, że jak się komuś lepiej powodzi, no to już mu źle życzmy. Ale jak jest chory, ma biedę, o jak mi go szkoda, no taki fajny, ale tak mu się nie udało w życiu. No i tak Polska działa, nie? Właśnie, i to jest bardzo przykre, wam powiem, bo... To jest taki nasz gen. No nie wiem, czy tylko nasz, bo... Ale faktycznie tak jest, że... pojawia się właśnie jakiś element zazdrości, zawiści, nieuzasadnionej, bo po prostu, przepraszam, rusz cztery litery i weź się do pracy. Uda ci się, będziesz zadowolony, nie uda ci się, zrobisz coś innego, po prostu inną pracę znajdziesz, nie? To wszystko zależy od ciebie. Ja też w wiele rzeczy nie wierzyłam. Tu jest gościu, który jakby też motywował. I swoim takim zaparciem i taką, no takim dążeniem do celu, bo ja to mam słomiany zapał i coś chcę zrobić, a potem mi nie wychodzi i szybko się poddaję. Właśnie też doprowadził, Marek doprowadził do tego, że zaczęło się to wszystko gdzieś rozwijać, kroczek po kroczku, ale najpierw musiał być ten start, który bolał, który wcale nie był jakiś taki, wiecie, ja nie widziałam w tym żadnej przyszłości, absolutnie. Ale nie, tutaj, słuchajcie, bo jak się teraz czyta, ta osoba jest, tak się tutaj rzuca w tych komentarzach, że po prostu, wiecie, no ten anonim... była aktywna. Tak, i teraz na ten komentarz, co ja wam czytam o tych 4000 zł, ktoś napisał tej osobie: wychodzę z bardzo prostego założenia. Co mi nie pasuje, nie oglądam tych relacji. No tak. Więc proponuję nie śledzić i nie obrażać. Każdy ma prawo i własny sposób na życie, nic mi do tego. Na co ta pani już nie odpowiedziała, nie? Ale znowu ktoś inny, tam było też mowa o sałatce, że myśmy robili sałatkę, pamiętać tą z mortadeli. No i ona chciała podkreślić: ludzie, sałatka z mortadeli to jest niemieckie danie. No i ktoś się opisuje, a co to panią interesuje, nie? Wstydu kobieto nie masz, a ona, ta osoba odpowiada, ty też, no. Czyli to już widać, to jest osoba, co się czeka, tak, wiecie, tak. Że niemieckie danie, no to już, no to ja już nawet wiem, jaki to jest profil osobowy. To już wszystko wiem, wiecie. Radio, ojciec narodu, dobra. Nie, myślę, że ja, nie, to nie można tak wszystkich to jedno, do jednego pisze, wora. Sałatka jest niemiecka, to już wiemy, kto jest ukierunkowany na ten profil. Także po prostu, wiecie, ja podchodzę do tego na takiej zasadzie, że jeżeli można coś tam zniwelować, to chcę to zniwelować. Ale sami wiemy też, jak działa Facebook i te fejkowe konta powstają. Także przestrzegam was przed tym. W Daily Vlogu macie też informacje o tym, jakie jest nasze prawdziwe konto na Facebooku. I do tego was odsyłam, a reszta to są same fejki, shit. No i jeszcze jedna taka mi się też rzuciło, jeszcze że tak, ktoś pisze: ludzie, czy wy nie macie swoich problemów, tylko kimś się interesować? Na co ta osoba, ten anonimowy, wiecie, odpisuje: bo kłamią i ciemnotę wciskają, no. A, no czyli wiecie, TV1, oglądamy radio, nie, słuchamy ojca narodu. No i to jest to, i jemy sałatki niemieckie. Nie, myślę, Marek, że to nie jest tak. Mógłbyś się zdziwić, wiesz? Myślę, że mógłbyś się bardzo, bardzo zdziwić. Dobra, wracamy, Marek, wyłącz to już. Nie czytaj tego, bo on się nakręca, nie. Wiecie? Im więcej tego czyta, no tym i jeszcze ta osoba pisze, że pracuje ciężko. No to bardzo gratuluję. Ale wiesz, czy jest ciężka praca?
siedzi 24 na dobę i musi pisać. Wiesz, jaka to ciężka praca? No, może i tak, nie? Także wszystkich naszych kochanych obserwatorów, takich, wiecie, faktycznie szczerych, nie? Pozdrawiamy i tak jak mówię, unikajcie fejkowych naszych kont, które tworzą po prostu inne osoby. W jakim celu? No właśnie, w jakim celu? Zarobkowym? Nie, to założyły takim osoby celu... jakieś nastolatki, wiecie, dla po prostu, no tak, dla zabawy, nie? No. Ale to się potem jakby straciło kontrolę, panowanie nad tym straciły, dorosłe tam osoby wyszły, zaczęły pluć jadem, ból dupy się rozlewał, no i jest jak jest teraz, nie? Taka prawda, no niestety, no. Tak, także słuchajcie, no... Niestety to. Ale sałatka niemiecka rozwaliła. To są pewne rzeczy, których nie unikniemy. My jesteśmy świadomi tego, że będąc twórcami internetowymi, z hejtem się liczymy i z hejtem się należy mierzyć, nie? Jakoś to przyjmować. No ale ja z drugiej strony wiem, że jest hejt, ale ja go nie muszę akceptować, nie? I... Nie, ja mówię, słuchajcie, wprost. Ja hejterów blokuję, gdzie się da. I to ich najbardziej boli, bo oni tracą kontakt, rozumiecie? Oni już nie mają po tym możliwości na bieżąco śledzić. Tak. I ja też jestem tego boli. Zdania. Ja blokuję, po prostu... ja nie będę dyskusji. Słuchajcie, ja mam prawo zablokować kogo chcę, tak samo mam prawo nie wpuścić do domu kogo chcę. Bo mój profil to mój dom. Wpuszczam tylko, że tak powiem, osoby miłe. A chamów zostawiam przed drzwiami. Dokładnie dotyczy tego. Ja to wiele razy mówiłem i będę jeszcze raz mówił. Ja hejt, chamstwo będę blokował. Niech się potem, wiecie, wyżywają tam bólodupcy. No bo co im innego zostanie? I jakieś teorie tworzyć, nie? Że Marek alkoholik, rozwód wzięli. No i tyle. Ale razem no ale takie podkrążone oczy masz czasami. Żarcik. No to jeszcze będzie, że mnie bijesz. To nie! O, ach, kolejny argument. Dobra. To czas na pyszną herbatkę tym razem. Lustro do garderoby, daj na chwilę, tak. No, dobrze słyszycie, kupiłam lustro. Kupiliśmy lustro, to na które polowałam w Ikei. Dzisiaj byliśmy w Ikei z moimi rodzicami i tam to lustro się znalazło. Jeszcze go nie montujemy, jeszcze jest w kartonie, także pokażę wam efekty później, jak już będzie zmontowane. Może, no niedługo, na pewno jeszcze w tym vlogu. Krótki haul zakupowy. Paka. Co to ma znaczyć? Ja to zaraz montuję to lustro. Tak? No więc w tym vlogu zobaczycie. Także... A w tym vlogu, a ja zrozumiałem w tym roku. A, no wiesz co, Marek, nie. Aż tak źle to nie ma. Krótki haul zakupowy wam teraz pokażę. I zaraz biorę się za robienie obiadu, a właściwie odgrzewanie. I to jest bardzo dobre, że dzisiaj nas takie szczęście spotkało. Bo w domu jesteśmy 17:24. Zrób screena. Bo tu chodzi też, wiesz, o face. A to, sorry, bo to power tak. Face. Także szybciutko będzie obiad. Zaraz wam pokażę, co mam na obiad. A najpierw krótki haul zakupowy. Na obiad sok pomidorowy, razy 3. No właśnie, Marek kupił sobie sok pomidorowy, a może jedziemy z tej strony. Pierniczki. Na święta. Tak, na święta do świąt nie doczekają, ale te są akurat bardzo dobre, Marek je lubi, to znaczy ja też je lubię, bo ja ich nie no lubię. Tak może. W ogóle ich nie je, także znikają szybko. Mięso mielone, wołowe, bo będzie, czyli con carne, jest fasola, czekajcie, wam to pokażę, jest pulpa i jest kukurydza, cebula czerwona, cebula biała. Placuszki tortilli zawsze najlepiej pasują, smakują nam właśnie z chili con carne. Łosoś, tu są te pomidorowe soki, ale one są ostre? Nie, łagodne. Nie. Szkoda, że nie łagodne. Ale papryka. Jak się to nazywa? Tabasco, czyli mi się wydaje. Będzie chyba, zaraz sprawdzimy. Papryka też do chili, jabłuszka, sos. Przeciel pomidorowy, koperek, czosnek, nasz polski czosnek i tu mamy biorukolę. I właściwie to tyle z zakupów, jeżeli chodzi o zakupy. A jeszcze tu mam obiad. Tu już wam pokażę obiad. Jeżeli chodzi o obiad, to jest tak. A patrzcie. Ach, nie chce się ujawnić. No ujawnij się. Tak. To jest swojski barszcz babci Basi i krokiety od babci Basi, tak jak wam mówiłam. A tu jeszcze zero. Marek. Mamy jeszcze...
No pokażę wam, George, odlot. Co się stało, Georgiusiu? Ale zaraz się już ten. No taki odlocik ma króliczek, tak? No, się łapy wysztyniły. Ojej. No, już się zebrał. Dobra. Ale tak, szybki obiad, bo powiem wam, jest późno. Bardzo fajnie, że dostaliśmy krokiety. Babcia Basia wczoraj robiła. Świeżutkie są, także mamy pycha obiad, nie muszę gotować, a na jutro będzie chili con carne. Zrobione przez Michasię, także ustawiona jestem na cacy. Tak, dobra, to biorę się za sprzątanie, a potem może wpadnie lustro. Zobaczymy. George, tu. Tradycyjnie oznaczył swoje miejsce. Różnie jest w oznaczeniu, to jest premedytacja. Właśnie Marek lata ze szmatą, z ręcznikami i wyciera. On tam ma swoje miejsce, wiecie, tak przy sofie, nie wiem czemu tak. Może wyczuwa, że to jest jego zapach i jeszcze jakby potwierdza, o może tak, tym swoim oznaczeniem, czyli sika po prostu. Nie wiem, czy wasze króliki tak mają, bo też dużo ludzi nam pisze, że naszych oglądających i obserwatorów, że ma króliki i w razie, gdy tam poruszamy temat królika, to też piszecie nam o waszych. Tymczasem jesteśmy w trakcie nagrania. Właśnie zmywara się. Ale jak tu pachnie. Ładuje. Pachnie rzeczywiście bardzo ładnie. Pachnie papryką. I to nie jedną, bo to są trzy różne papryki, to znaczy chodzi o kolory. Bo to jest słodka papryka. A ostra mogłaby tam jeszcze być. Ale ostra to już będzie tylko w przyprawach. Żeby to było też dla mnie zjadliwe, bo ja wam powiem, że ja nie lubię ostrych rzeczy. Może pikantne bardziej, ale ostre to już jest dla mnie za dużo pikanterii, że tak powiem. No i jeszcze jesteśmy w trakcie przepisu i ten przepis przerywamy właśnie, odzywając się do was. Tutaj przepis pojawi się za jakiś czas, a przepis będzie... Nie, pojutrze. Pojutrze. Także jak wy oglądacie vloga, no to jutro będzie przepis. Zapraszam serdecznie, a przepisem będzie nic innego jak leczo. Nie, źle powiedziałaś. Pyszne domowe leczo. Pyszne domowe leczo. Leczo, potrawa węgierska, pochodząca z Węgier, ale wiecie, no ja jej tak, ja robię leczo po swojemu, no wiadomo, każdy może inaczej. Ta wersja jest bez cukinii, a ostatnio leczo robiłam z cukinią. Natomiast tak, naprawdę robimy leczo bez cukinii. Może powinno się jeszcze dodawać paprykę wędzoną, taką sypką, ale powiem wam, że ja jakoś, jeżeli chodzi o paprykę wędzoną, nie za bardzo. Coś mnie... Pamiętasz? Ojej, raz do czegoś daliśmy paprykę wędzoną, nie wiem do czego. Do bigosu? Możliwe, a to było takie średnio. No i to tak średnio nam podpasowało. I nie tylko mnie, ale Marek też mówi, że no nie bardzo. Tymczasem nasze leczo ja wam pokażę. A co tam? Proszę bardzo, dusi się. Papryczka robi się miękka, tylko wiecie co, mam znowu problem. O, z tą panią. Pokrawka. Pokrywka jest na starym mieszkaniu, nie? Jeju, nie wiem właśnie gdzie jest. No i jest tam, była przynajmniej. I wiecie, z tą pokrywką to mam zawsze problem. Ale plus taki, że nie wykipi. Tak, bo będzie, ma gdzie odparowywać. Także... No, przygotowania, ja wam powiem, że jeszcze odebrałam dzisiaj wyniki badań. Bo znowu badania, miałam takie, wiecie, podstawowe badania krwi, bleble, bo to znowu mam wizyty różne. No i trzeba będzie się wziąć za siebie, tak. No nie powiem wam, nie będę już tutaj was przynudzać tym, co znowu, jak, dlaczego. No ale właśnie, ja bym się w ogóle nie spodziewała, że gdzieś mam, a chodzi o podwyższone wyniki czegoś. No. Dlatego najlepsza będzie szklanka wody. Szklanka wody zamiast. No właśnie, ale no dobra. Zamiast czego? Mleka? Zamiast kurczaczków, kiełbasek i tak dalej. Dobra, nieważne. O, sera, żółtego sera, właśnie. Biały też, mozzarella. No to już wiecie wszystko, nie? Dobra, także wracamy do nagrania. Jest mi już ciepło. W ogóle dzisiejszy dzień i to tak zleciał. Opony przyszły dzisiaj. Czasami to tak macie, wiecie, będę że... jutro w daily vlogu. Tak, opony mamy do, tak, już odebrane. A, bo to w daily vlogu mogliście zobaczyć, bo ja tutaj nie... Nie, będą mogli tego zobaczyć. Ach, będziecie mogli zobaczyć, także zapraszam was, jak ktoś byłby ciekawy, bo akurat w tym vlogu nie... No, zresztą ja się tak staram robić, żeby nie było we vlogu takim, tym tradycyjnym,
Tyle treści, może takich samych treści, o, jak w daily vlogu, także no, żeby to było też atrakcyjniejsze, bardziej ciekawe dla tych, którzy oglądają daily vlogi. Dobrze, także opony są, ale przecież, no przecież... Lustro! No lustro! Ale to stoją... Mam nareszcie lustro w sypialni! Idę wam je pokazać, tylko czekajcie, bo mogę mieć tutaj... Właśnie, niespodziankę troszeczkę, żeby mi ta papryka tak nie za bardzo. Lustro, przecież mówiłam wam o tym, że jest lustro, nie? Marek, co ty tu robisz? Jaki tam jest stan? A, stan jest na pewno taki, że leżą gacie Marka. A to zaraz się przekonamy. No, proszę bardzo, co leży? A co takie dzikie światło jest? Proszę, leży bluzka Marka. Ale chwila, leżą gacie Marka. Ta bluzka to tu nie powinna. Leży bluza Marka. To się wietrzy. Nie, to się nie wietrzy. Cyk. To po prostu mi tutaj oszpeca. Dobra, proszę państwu pokazać lustro. Proszę państwo. Może ja się, żebym się nie zmieniała. Ale ty nie założyłaś jednej rzeczy, ja tu zmieniłem, nie ma Dysona już tu. Nie ma Dysona, ale to lustro muszę przetrzeć, ale to nieważne, tak się mniej więcej to prezentuje. No różne są głosy. Niektórzy mówią, ale że... Ale czytałaś Instagrama, bo tam kilka pań pisało, żeby przysunąć bliżej stoliczka. Nie. Tak, pisały. Przysunąć. Ja myślę, tak, że bliżej jest stoliczka, no też tak można, więc słuchajcie, na razie ale się... Ale jakieś paproszki są, a nie było, bo ja to trzypałem no, się. No to tak Marek sobie napruszył. Dobrze, tak się prezentuje to lustro. Słuchajcie, jest, wyjście z sytuacji jest. Wygląda całkiem nieźle, wygląda. Można się w nim przejrzeć? Można. Można. W całości stoję? Stoję. Także... Wyszczupla? Wyszczupla. Wyszczupla? Nie wyszczupla. Oddaję lustro do zwrotu, bo nie wyszczupla. Także tak się to prezentuje. Myślę, że spoko, bo tak naprawdę ja tutaj nie mam miejsca, żeby... No bo tak, nie chcę wieszać żadnego lustra na ścianie. No, bo to by było bez sensu, bo tutaj mamy, widzicie, też taką tę zabudowę. I to by było bez sensu. Nie chcę tutaj w ogóle tego psuć. Druga sprawa, jeżeli chodzi o plusy, to wam powiem, że to lustro jest fajne, bo jest mobilne. Ja mogę sobie je przestawić na przykład tam kiedyś, jak mi się znudzi. Mogę je w ogóle złożyć i dać za, no, za zasłonę. Także na razie tak wygląda. Myślę, że fajnie. Mogę je przesunąć bardziej tutaj, na środek. Także Dyson, który był tutaj bliżej, to jest teraz tam sobie. Także myślę, że jest spoko i no wcale nie jest tak najgorzej. Muszę je tylko przetrzeć. I to jest to lustro. Aha, ono jeszcze tutaj miało u góry taką, taką ozdobną, metalową też aplikację. Ramę. Dobra, także było fajne. No więc napiszcie mi, może ja się tak odsunę jeszcze, napiszcie mi w komentarzach, co uważacie. Czy lustro jest ok, czy raczej w inne miejsce? Mnie się podoba. Na razie jest jak jest. W ogóle dobrze, że jest lustro, nie? Bo wiecie, jak ja długo na to lustro czekałam. No, także mogę się przejrzeć. I tak jak wam mówiłam, nie wyszczupla niestety. A myślę, że żadne lustro nie wyszczupla. Także nie ma tak dobrze. Piszcie komentarze. Są może wyszczuplające i to taki chwyt marketingowy, wiecie? Kupujecie kieckę, w której wyglądacie slim fit. Dobra, to ja wracam do mojego przepisu. Dziękujemy za oglądanie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co tam myślicie o tym lustrze. I widzimy się w następnym vlogu. To na razie, pa!